Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać pudełko na Mercy, które zrobiłam jako inspirację na wezwanie na Goldbox Wiosna jest kobietą. Jest to moja interpretacja tego tematu. Pudełko jest bardzo wiosenne, a tu mamy ramkę na zdjęcie. Jeszcze tego odpowiedniego zdjęcia nie mam, ale myślę, że jak się trochę zazieleni i zrobi cieplej, to na pewno wybiorę się z dzieciakami na jakiś spacer i zrobimy sobie jakieś fajne zdjęcia i wtedy coś umieszczę w tej ramce, a reszta zdjęć będzie w pudełku. Oczywiście tam można do pudełka włożyć czekoladki, które uwielbiam. Ale może lepiej zdjęcia, bo wiosna się zbliża, później lato, wakacje. W tle gdzieś tam słyszycie pewnie moje dzieci, bo co jakiś czas o coś się kłócą. 2 lata różnicy między nimi, chłopak i dziewczyna, i to jest czasami, ojej, czasami potrafią się bawić pięknie, ale nie zawsze, niestety. Dobra. Pudełko jest ozdobione papierami z Minty Papers, tymi bloczkami Flora Book 1 i 2. Nie powiem Wam, który arkusz, z którego bloczka, czy z jednego, bo mam pomieszane to teraz. Kwiaty też są wycięte z tych bloczków. No i część kwiatów jest zrobionych z foami ranu. Tutaj małe słoneczniki. Tutaj takie mamy malutkie. Nie wiem nawet, co to za kwiatki. I tutaj trawka też jest zrobiona właśnie z foami ranu, trochę rafii, trochę takiej zrobionej przeze mnie wstążeczki. I tu zależało mi na tym, żeby właśnie to było takie tutaj niebo, tutaj trochę trawki. Tu ramka to jest delikatnie, bo tutaj była taka jasna ta ramka, to ja tutaj sobie trochę przeciągnęłam farbkami. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, delikatnie też tak jest zrobione na zasadzie takich obłoczków, ale to chyba na filmie tak nie widać. No nic, musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj są takie obłoczki domalowane farbkami. No i tyle w sumie, jeżeli chodzi o to pudełko. Pod filmem oczywiście dam Wam link do wyzwania. Jestem ciekawa Waszych interpretacji tego tematu. Czekam na Wasze prace. Mam nadzieję, że moja Wam się spodobała. Ja jestem bardzo zadowolona z niej. Jest taka mega energetyczna i mam nadzieję, że przyniesie nam wiosnę wreszcie, bo już kilka dni było wiosny i znowu jest niestety zimno. No ale nic, takie uroki marca. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego filmu.